Skończyłam 94 lata 4 miesiące temu. Pani Danusiu, pani ma świadomość, że teraz wszyscy wstrzymali oddech i nikt w to nie uwierzy. Nikt. I jaka była ta młodość? Jeśli chodzi o czas okupacji, to nijak wyglądało. Dzieci szukały rozrywek albo siedziały w domu, bo nauki nie było. Ta moja żywotność była taka, że ja nie usiedziałam na miejscu. I kiedyś z koleżanką się umówiłam, że gdzieś tam pójdziemy, tam rozrabiamy trochę. Ona mi powiedziała, że jej siostra jest łączniczką. Chodź ze mną. Dostała dwa koszyki, były ciężkie. Na wierzchu jakieś brudne warzywa i natrafiłyśmy na Niemców na motorze i Niemcy się zatrzymali. A skąd jedziecie? Ja mówię, tam jest ogród i stamtąd bierzemy. I on wsadził łapę do tego koszyka i sobie pobrudził tym błotem tego. O szajze, mówi, szmucik, kom do tego kolegi i odjechali. A tam były broń w kapuście zawinięta. Tam. I tak się zaczęło. Zaczęło się. Działalność twoja konspiracyjna tak naprawdę, czyli życie na krawędzi trochę. I bardzo.